Ognisko jęło dogasać i wokół snuł się tylko czarny dym. Dziadek Jacek wyciągnął długie, chude nogi w stronę żaru i zasnął. Wszyscy zamyślili się głęboko. Kacper myślał o Magdzie, uśmiechając się szeroko. Pułkownik z bruzdą na czole zastanawiał się, czy jego żona nie jest przypadkiem trędowatą Stefcią, bo jakoś podobna była do niej niepokojąco. Pan Czesio poszedł zrobić siusiu, a siostrom Sisters udała się po raz kolejny rzecz wprost niebywała. Obie naraz nie myślały o niczym. Jak bardzo jest to niemożliwe i jak wiele sobie trzeba zadać trudu, aby osiągnąć taki stan, wiedzą tylko magowie filipińscy, osiągający jedynie w przybliżeniu to, co siostry bez najmniejszego wysiłku czyniły właśnie na zawołanie i permanentnie. Ich dwie pary oczu różniły się od dwóch par oczu zwykłych krów jedynie tym, że w oczach nawet najgłupszych krów wyłowić można czasem błyski inteligencji. Po chwili wrócił pan Czesio i nie pytając nikogo położył się na pianinie. W tej dziwnej pozycji udało mu się zagrać, a siostry wstały i wykonały znany utwór słowno-muzyczny pod francuskim tytułem Chanson d'amour taptaraptara, po czym siadły jedna na drugiej. Zasumowany Dowgirt powtarzał bezmyślnie taptaraptara, Kacper radośnie się wysmarkał, a pan Czesio skończywszy grać, zaczął wpychać dziadkowi Jackowi do nosa najpierw źdźbło trawki, potem słomę, a gdy i to nie wywołało pożądanego efektu, wepchnął starcowi do nosa cały kij, po czym przerażony długością kanałów nosowych śpiącego zemdlał na oczach wszystkich trzykrotnie po damsku. Przez cały czas trwania tych skomplikowanych i bolesnych operacji dziadek Jacek ani drgnął. Przeciwnie, spał w najlepsze, trzymając swe długie stopy przy dogasającym już ognisku. Zapanowała cisza. Nagle w tej ciszy usłyszałem szelest łamanych w lesie gałązek. Obejrzałem się ostrożnie. Od strony drzew w kierunku ogniska czołgały się na brzuchach dwie kobiece sylwetki. Rozpoznałem w nich reżyserkę L oraz poetessę A. Obie kobiety nie zwracały uwagi na hałas, jakie czołganiem sprawiały. Zręcznie posuwając się do przodu, dyskutowały nawet półgłosem o obecnym stanie polskiego teatru, przy czym reżyserka L twierdziła, że coś się da z tym zrobić, a poetessa, że nie. Kiedy były już bardzo blisko, zakończyły nagle dyskusję, wstały na równe nogi i z krzykiem „A mamy was!” rzuciły się na zgromadzonych przy ognisku. Atak był tak jak poprzedni niesłychanie groźny i nawet na najodważniejszym zrobiły niezłe wrażenie przez swą szybkość, sprawność i nieokiełznanie. Dwie szalone kobiety, tworzące jeden stuprocentowo zgrany oddział partyzancki, błyskawicznie rozgrzebały żar ogniska, wydobywając zeń jajko po jajku, wszystkie 14 sztuk. Dziadek Jacek wstał, przeciągnął się i wyciągnąwszy jak korek z butelki kij z nosa, zamachnął się nim, wykonując obrót o 360 stopni. Kiedy już to zrobił, zamiast się odmachnąć, zamachnął się ponownie, wykonując pełen obrót i tak mu się to spodobało, że zamachiwał się odtąd przez cały czas napadu, to znaczy kręcił się w kółko bez najmniejszej przerwy, aż zawrót głowy zwalił go z nóg jak kłodę drzewa. Tymczasem reżyserka i poetessa pakowały jajka w specjalnie przygotowaną do tego celu parę wysokogatunkowych rajstop po 7 w nogawkę. Pułkownik Dowgirt ryknął „na koń”. „Tak jest”, odryknął Kacper i wsiadł na leżącego bez zmysłów dziadka Jacka. Bodąc go ostrogami i okładając końcem cugli, nic jednak nie zwojował, poza tym, że dziadek Jacek zarżał koniunkturalnie, chociaż cichutko. Pan Czesio już przedtem wlazł w krzaki, maskując starannie miejsce swojej kryjówki, a siostry Sisters śmiały się głośno, sądząc, że oto jeden z kolejnych pysznych żartów się zdarza. Tymczasem kobiety kończyły załadunek. „Konfiskata”, mruczała reżyserka L. „Bonifikata”, dorzuciła poetessa. „To skandal, skandal”, krzyczała bez sensu reżyserka L, wiedząc dobrze, że pokrzykiwanie bez sensu robi kolosalne wrażenie na wrogu. „Lemoniady”, zawołała poetessa. „Teraz lemoniady. Lemoniadowe moje wiersze, lemoniadowe moje serce, lemoniadowe moje usta. Ach!” skończyła wywód westchnieniem za czymś nieokreślonym i dalekim. „Ja wam pokażę”, groził pułkownik Dowgirt. A ja pana obsadzam”, zrewanżowała się pogróżką reżyserka L, zatykając pułkownikowi usta. „Jeszcze raz,
Chichotały panna Basieńka i panna Krysia. Jeszcze raz, dziewczynki, dawalcie im. Nie wiecie, kim jestem, powiedział Dowgirt, przymykając lewe oko. Następnie zresztą przymknął i prawe, bo od czasu propozycji reżyserki czuł się jakoś niemrawo. Kochane jesteście, wyznały szczerze siostry, deklarując tym samym chęć nawiązania porozumienia z ruchem feministycznym. Sztukę wam napiszę, pogroziła poetessa. I to jeszcze gorszą niż inne, dodała filuternie. Siostry popatrzyły po sobie, nie wierząc własnym uszom. Wiadomo było przecież, że poetessa napisała już taką kobiecą sztukę dla dwóch kretynek i nie mogła sobie znaleźć bardziej wymarzonej obsady, gdyż ani pod niebem Sycylii, ani pod niebem Kalifornii, ani pod żadnym innym niebem nie sposób było znaleźć dwie jednocześnie tak kolosalne idiotki, kretynki i cymbałki. Toteż groźba napisania jeszcze jednej sztuki była paskudna, gdyż opanowanie pamięciowe dodatkowego utworu przekraczało granice możliwości obu tak zwanych pań. Tymczasem poetessa i reżyserka usiłowały włożyć parę rajstop, obydwie jednocześnie. Wreszcie lewa noga poetessy uwięzła w prawej nogawce, a prawa noga reżyserki w lewej. Tworzyły teraz nierozłączną całość, przyjemną dla oka kobiecą podwójność o czterech nogach, z których dwie zewnętrzne były gołe, a dwie wewnętrzne odziane. Był to widok szalenie perwersyjny, że aż przyjemnie spojrzeć, a jednak kiedy próbowały zrobić kilka kroków do przodu, natrafiły na nieoczekiwaną trudność. Wykluczony stał się wymarsz w nogę, bowiem kiedy ruszały obie z lewej, rajstopy trzeszczały w szwach. Podobnie przy ruszaniu z prawej, nieregulaminowym w dodatku. Musiały więc ruszyć jedna z prawej, druga z lewej, a następnie pozostałe nogi szybko dociągnąć do już postawionych, wykrocznych. Kiedy się w tym połapały, ruszyły w las, tworząc w marszu dziwną konfigurację potwora o dwóch głowach, czterech rękach i trzech nogach. Nawiasem mówiąc, gdyby rajstopy były produkowane z myślą o takiej ewentualności, rozciągliwość ich byłaby większa i podobny przypadek nie mógłby się wydarzyć. Ale u nas wszystko robi się dosyć głupio i mało przewidująco. Za grosz wyobraźni. Z konia! Rozporządził Dowgirt ponuro. Kacper zlazł z dziadka Jacka, który natychmiast pochylił się nad ogniskiem. Dmuchając i sapiąc, wyjął wreszcie z popiołów pieczone jajko i obrawszy je ze skorupy, szybko połknął w całości. Mam grać? Spytał pan Czesio, wychodząc zza krzaka. 15, wyjaśnił dziadek z pełnymi ustami. To był polski Mendel.